I hear that. Gangsta shit, nigga. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Andrew! You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Pair of fruitcakes. Hej, hej, moi drodzy! Ja jestem Maca, to jest kolejny odcinek z gry GTA 5. Nowy kontakt Nigel. Jak zobaczyliście, mieliśmy tylko taki tutaj filmik tak naprawdę z tej misji. Teraz tutaj nam się naświetliło z tymi dziwakami misja. W ogóle znak zapytania moi... Oj, czekaj tym autem, cholera jasna. Nie będę tam jechał tym gratem, tylko... O Jezu, te auto jeszcze, moi drodzy, nie dlaczego, ale uważam je za jedno z lepszych. Nawet nie wiem, czy najlepsze. Fajnie zapierdziela. One jest charakterystyczne po tym tyle takim. Czyli jak widzieliście, moi drodzy, to była grupka staruszków, którzy po prostu odwiedzają śmietniki celebrytów, czyli takich osób sławnych, no i po prostu zbierają te rzeczy, którzy celebryci zużyli. I teraz po rozmowie z tymi staruszkami naświetliła mi się ta misja, gdzie teraz jedziemy. Jej wcześniej nie było, więc tam podjedziemy. Pierdziele, fajne to auto, naprawdę świetne, ale one aż lata. Dobra, musimy... O cholera, jasno, takie auto, dobra, jedziemy. Z tą prędkością to my zaraz będziemy, ale faktycznie niezłe świry. Rozwaliło mnie to po prostu, jak ten staruszek powiedział, że ta jego żona, czy to nie wiem, kto to był, koleżanka, ma całą tą kolekcję szamponów. Każdy ma swój fetysz. Ojej. Świetne drogi na takie jazdy. No, pięknie. Sorry. Jezu, kawałek jednak jest.
Dobrze. Ale w zasadzie dziwne, bo pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, że misja jest zakończona tak naprawdę tylko na filmie. Chyba, że coś pominąłem. Chwileczkę, bo tutaj trzeba wjechać, tak. Tu mnie mam cały czas prosto, wow. Wow, oj. To aż zabolało Trevora. Dobra. Kurde, kawał drogi, powiem wam szczerze, naprawdę. Ale lubię pokazywać, jak się jedzie. Dawaj, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Przy okazji właśnie, wykonując właśnie takie misje, można się troszeczkę nazwiedzać tutaj okolic. Poznać mapę. Oj, ciasno. Ale jak auto się rozpędzi, to się wydaje wolno, że tak jedzie, jak mamy takie proste drogi, naprawdę. Widzę, że już dojeżdżamy na miejsce. Jezu, to auto tam było. Powiedzmy, że się prawie udało. Dobra, jesteśmy na miejscu, już widzę. Wystarczy tylko skręcić w prawo i zobaczmy, co my tutaj mamy. Ale bez ola od ludzie. Witamy, witamy. There you are, handsome. New mod. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. No Jezu, to auto strasznie wygląda, czyli musimy kogoś znaleźć, tak? Dobra. Jezu, jakie to auto jest zniszczone, masakra, co ja z nim robiłem? Dobrze, opuszczamy teren. No i gdzie mamy jechać? Jakiegoś SMS-a mamy dostać, czy coś? Masz teraz dostęp do misji tropienia zbiegów. Trevor otrzyma od Maud maila ze szczegółami. Czyli co, mam wejść... Maila, czyli co? Czekajcie, co to jest w ogóle to? Nikt mnie nie... Co to jest? Rzutki? Aha! Maila, ale jak mamy odebrać maila? Na telefonie czy coś? Tutaj mamy internet. Dobrze, okej, rozumiem, ale ja w to nieczęsto wchodzę, przyznam wam. No czekajcie, wejdę jeszcze raz na tego telefona. Ta muzykę zmieniam. Czy ja to dostałem wiadomości? Nie. Nie widzę tutaj tego poczty. Zabijcie mnie, nie mam pojęcia, wiecie, naprawdę.
głupiego SMS-a nie umiem odczytać, czy co tam jest, nie wiem, SMS, czy... Maila znaczy. Tutaj mamy, ale nie widzę po prostu. Dobra, poklikamy sobie media i rozrywka. Też nic nie ma. Nic z tego nie kminie. Akcje. Czekajcie, coś mi tutaj przyszło. Czekajcie, ja sobie przeczytam na spokojnie na telefonie. W wiadomościach to będzie. Aha, to tym się tutaj kieruje, okej. Ale to nie on, nie ona znaczy. To nie wiem, a zobaczmy jeszcze na mapie. Jedną rzecz. No okej. Tereny poszukiwań. Przedmiot celebryty, aha, mi się pojawiło takie miejsca. Czyli to jest ta misja. Jakby do wykonania chyba. A czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę ten zielony znak zapytania. O co w nim wchodzi? Ale co to jest? Zielony znak zapytania. O, słucham. Nie wiem, podjedziemy tam po prostu, bo jego nie było przedtem oczywiście. Ale zobaczcie, że na mapie mamy jakieś takie miejsca, w których tam mamy jakiś obszar poszukiwań odbyć. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale to jest chyba powiązane z tą misją poprzednią. Z tymi celebrytami, cholera. Właśnie ona się tak, ta misja skończyła, że tak powiem, że tylko z dupy. O jasny gwint. Aha, tu już wiem, dlaczego to auto takie wgniecione jest. Czekajcie, jeżeli się zajmujemy już, to najpierw może tym się zajmiemy. Podejdę do tego zielonego znaku zapytania, ale boję się, że znowu aktywuję kolejną misję i tak raczej będzie. Dobra, jedziemy na przełaj. Wow! O. Idealnie na miejscu. A prawie. Dobrze, dzień dobry. Ale za dupie, ja pierdzielę. Ale co my tutaj mamy? Nic tu nie mamy. Halo? Tu nie kminie, o co chodzi. Tu coś jakby, ale co tutaj mamy? Nic nie mamy. Ani żadnego znaczka, żeby gdzieś wejść? Nie wiem. Zabijcie mnie, nie wiem, o co chodzi. Co my auta mamy tutaj podjechać? Ale wiocha, masakra. O cholera. Dobra, odpalił. Radio Mirror Park. Jeśli masz request, nie
Może zabrzmi dziwnie, ale może auto zaparkuje tutaj. O, ciekawe, się teraz go wezmę. Jeszcze wiecie co, no spróbuję wejść do tego domu, o ile to nazwać domem można. No tutaj wejść na bank się nie da. Z drugiej? Też widzę, że te drzwi są takie dla picu. Wejść się też nie da na dach. No, dobra. No nie wiem, o co chodzi, moi drodzy, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, ale jeszcze zobaczymy te obszary dziwne. Gdzie one były? Tutaj na dole aż. Ile ich jest? Cztery obszary bodajże, jeden największy. Przedmiot celebryty. Tylko tak dla ciekawości tam podjedziemy. O, teraz auto odpaliło za pierwszym, malina. A wiecie co, na gwałt trzeba szukać zaraz drugiego. A chociaż jeszcze... Chociaż nie, już powiem wam szczerze, nie chcę skręcać. Za bardzo. Mamy autostradę, tutaj aut będzie pełno. Może te fajnie zapieprza, cholera. Dobra, na razie jadę. O cholera, jakieś zwierzaczki przeszły mi drogę. Jedziemy dalej. To jest, moi drodzy, najgorszy moment na właśnie takie... No wykręć. To jest właśnie najgorsze, co może spotkać kierowcę w GTA. Tak auto nagle poleci w bok i po prostu hamujemy. Cała prędkość poszła na marne. Jeny, jakie fajne miejsca tutaj mamy. Szczerze nie kojarzę ich za bardzo. Tam po lewej wiatraki jakieś, ale czekajcie, by nie... No właśnie. Wow. Aha, może niech podakuje mi to auto. To jest fajne, że o, właśnie tak auto możemy obrócić też. W San Andreas, z tego co pamiętam, tak to tak super nie działało. Tutaj dosłownie auto może nawet stać przez minutę, odwrócone dachem w dół. Zawsze je możemy obrócić. Świetna rzecz z tym. Ja na tego maila jeszcze kiedyś zobaczę. Czy kiedyś go przejrzę. Też kawałek drogi. Oj, tam mamy. Co to było? Fuck. Jeszcze leci. Masakra. Co tutaj straciłem, jeżeli jestem w szpitalu, bo będę w szpitalu chyba. Dziś nie wiem, co się traci. Na policji to bodajże amunicję, broń, a tutaj chyba kasa, ale której i tak nie miałem za dużo. Minus co będzie? O Jezu, aż 5000 kasy. Masakra. A wiecie co? Jesteśmy trochę chyba bliżej. Nie lepiej tak od razu było trzeba? Dobra, najpierw tu podjedziemy. Ten obszar jest mały, więc spoko. Coś tam jedzie. No okej. O Jezu, wolniejsze. W ogóle to auto wygląda, jakbym jechał przodem. Czekajcie, coś mi się pokiełbasiło znowu. Jezu, strasznie zarzuca. Ale co, nie tak dziwnie auto to wygląda, jak tak równo jedzie. Jakby tutaj był przód. Jak tak się zmusić.
Dobra. Dobra, idziemy tak. Te miejsca też są takie, co nie? W tej grze. Masakra. Oj, oj, tamte auto oberwało, ta taksówka. Udany. Ciężki on nie był. Ciężko, żeby to auto nie wylądowało na czterech kołach. Dobrze, widzę te tereny już poszukiwań. Yeah. That was close. Naprawdę małe te tereny są. Tamten jest wielki, ale tutaj to pikuś. Widzę, że to jest park. Bodajże. Ale to i tak po śmietnikach będziemy musieli chyba grzebać. No i dobra. Poczekajcie, oni grzebali w śmietniku, czyli tutaj musimy znaleźć śmietnik jakiś. No i ten dom wskazuje, że tutaj ktoś ważniejszy mieszka. Tu mamy jakiś śmietnik. No bo na tym obszarze to tylko ten dom jest taki w miarę. Ale co, tak mogę zajrzeć do kubła? Się da w ogóle? Może go rozwalić? Co by na to? Da radę też? Jeszcze raz spróbuję. Nie wiem, co ja robię nawet. Myślicie, że ja debil jestem jakiś? Nie, no to jest głupie. To jest bardzo głupie, co ja robię. O, ukradnij ubrania... Taylora Dixon. Czekajcie, ukradnij ubrania jakiegoś tam Taylora, tak? I kropeczka wskazuje, że ta osoba gdzieś jest tutaj. Dobra. Come on, get in the hot tub with me. I'm bored. I think that pill you gave me is wearing off. I've been watching you do laps for like 2 hours now. Hey! Who the fuck are you? Yo, what do you think you're doing here, man? This is private property. Just pretend I'm not here, kids. He's crazy. I'm calling the cops. Nie wiem, czy to będzie misja udana. Dobra, opuszczamy obszar i już. Hello? Police? There's a beggar on my street. Cholera, policja. Dawajcie mi auto. Byle lepsze niż tamte. Cholera, 2 gwiazdki mamy. Z 2 to da radę łatwo uciec. Wiecie, moje motto, uciekać z dala od miasta, ale nie wiem, czy chcę tak uciekać. Cholera, prosto w policję się wpieprzę. Właśnie o tym mówię. Sorry. Dobra, tutaj już mnie nie będą gonić. A se tutaj wjedziemy, co by na to. Może się uda. Patrzmy na te widoki przepiękne. Cholera, zaraz auto mi poleci. Idziemy teraz do drugiego obszaru, ten może, który jest największy. Cholera! Czemu? Wyżej nie mogę podjechać, bo tu jest mur. A tu spadnę natomiast. Już tak ładnie było przedtem. Wjadę tutaj na maksa i już.
mocny gwint. Coś tu jedzie. Szybciej w dół. No cholera, no. Dobra, udało się, świetnie. Teraz sprawdźmy drugi punkt. Ale wyczekajcie, aha, bo jeszcze może się nie wczytało. Case. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Ja pierdzielę, na kaciach jest nawet kleks. Dobra. A tu jeszcze mamy. Dobra, tutaj podjedźmy. To było coś pięknego po prostu. Wow, 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 wow. Co głupia gra. Dobra, tutaj co mamy zrobić? Mamy duży teren. Duży płot jakiś w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co tam mogę znaleźć. Ale rozumiem, że to jest jakiś... plac do golfa bodajże, co nie? Czekajcie, ja muszę znaleźć miejsce, żeby tam wejść, czy tam wjechać. No, to nie będzie łatwe. Sny gwint. Gdzie ja jeżdżę? Mój Boże. Wyjedź stąd w końcu, no! Sorry. Szukajmy wejścia na ten teren nieszczęsny. W ogóle taki jest. O, pięknie, jeszcze policja mnie goni. Dobra, walić policję. O, chwila, chwila, tu ja mam jakąś ścieżynkę. O, świetnie, tutaj coś jest. Dobra, wjedźmy na te pole. Dawaj, no wjeżdżaj. Tak, ale mnie policja goni. Jasny gwint. Kradnij kill golfowy, tak? Tylko nie wiem, czy mnie policja goni przez to, bo nagle dwie gwiazdki się pokazały. Przez to, że tutaj wjechałem na te pole, czy co? O cholera, czekaj, coś mi tutaj wyskoczyło. Nawet nie wiem, jak uciec. Ja go stąd co je ukradł, jakbym wiedział, gdzie on jest. No, wiecie co, trzeba chyba spieprzyć. Z tego pola golfowego. Co za głupia misja, mój Boże. Gdzie tu był wyjazd? Tu są dwie jednostki. Cholera, no są w środku, ja pierdzielę. Gdzie tu był wyjazd? No, szlak. Hey, where do you think you're going? Nie pykło, nie? On uciekł. Powtórzymy, nawet lepiej będzie. Dobra, jesteśmy teraz z buta, a tam mamy jakąś kropeczkę. Podejdźmy tam. O cholera. O! Czyli co, trzeba spróbę wyciągnąć w takim razie tutaj.
Pewnie czegoś mam. Czekajcie. Co by tu wziąć? Coś maszynowego. Nie wiem, czego mogę zabić. Spróbujemy. Już mnie gonią. Oj, cholera jasna. Tu to co narobię bigosu. Dobra, wsiadam w to coś, ale... Czekajcie, on jedzie tutaj. On jeszcze ucieka, ten dziad. Ale wiecie co, zapieprza to nawet. Stawaj szybciej, no. Jasny gwint. Jak go zatrzymać? Może z tego czegoś? Czekajcie, tu jest... Nasz uciek znowu na pewno. Czekajcie, to było tutaj. Teraz jak idę bez próby, jest łatwiej. Hey you! Get out of here! I'd replace every actor with CGI if I could. Oh shit, dude! Ah! To jest ten ciul? Weź kij golfowy, no dobra. Podnoś go, no. Dobra. Zgub gliny, ale... Dobra, na razie jest spoko, mam dwie gwiazdki. Sorry, sorry. Celebryto. Co mnie kusi? Na razie policji nie ma. A to jest taka fajna miejscówka, żeby sobie skoczyć. Jasny gwint. Oj, nie natrafię. Nie natrafię. Jasny, ha. Co, udało mi się o ten, gliny? Dobra. Świetnie. Persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh, bravo! It would take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon! I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Boże święty. Dobra, udało się. Mamy jeszcze dwa miejsca bodajże. Ale wiecie co, jutro je wykonamy, albo nawet dzisiaj ten odcinek się pojawi, ale taki w dwóch częściach, bo i tak się troszeczkę mi to przedłużyło wszystko, więc ja się z wami gorąco żegnam, trzymajcie się, cześć!